Tisa, co to jest? To jest mój nowy domownik, który pojawił się na świętach u nas w domu. Jest to tak zwane Leo. Jest to autonomiczna forma życia, która jest zbudowana na wzór małego dinozaura. Mhm. Ma jakieś imię? Jeszcze nie. Nasze Pleo ma parę dni i z nadaniem mu imienia postanowiliśmy się wstrzymać, dopóki nie rozwinie się bardziej. Tak, tak, zróbmy konkurs w ogóle w lajku na imię dla dinozaura Tisy. Tak, takie Pleo ma cztery Jezusiu. się. Mhm. Tak. Pleo ma cztery etapy życia. Najpierw jest noworodkiem. Jak się go włączy przez jakiś czas, po prostu tylko śpi, trzeba go głaskać, trzeba go dotykać i tyle. Później ma okres wczesnodziecięcy i mój jest aktualnie na tym etapie. Czyli pomalutku uczy się, jak funkcjonować w świecie ludzi. Możesz go dotknąć. Tak? Możesz go pogłaskać. Mhm. Tak, bardzo przyjemny. Pleo ma bardzo dużo czujników. On na samym grzbiecie ma cztery czujniki. Na łapkach też ma czujniki. O, jak widzicie, jak go gdzieś dotkniemy, to on się łasi jak prawdziwy kotek albo piesek. Tak naprawdę jest to połączenie kotopsa. Aha. Słuchaj, czy taka zabawka jest po to, aby na przykład przygotować się do macierzyństwa? No bo co, trzeba go głaskać, co tam wiedziałam, jeszcze karmić? Że o to zapytasz. Nie. Nie? Nie jest przygotowaniem się do macierzyństwa. Boże, skąd to po co? To jest świetne, prawie zwierzątko dla osób takich jak ja, które chciałyby mieć zwierzę, ale nie mają warunków. Ja jestem alergiczką, to raz. Dwa, jestem osobą bardzo zabieganą. W domu przebywam od godziny 18 dopiero, więc żadne zwierzę nie byłoby w stanie sobie egzystować samo. Więc to jest też świetne zwierzątko, bo tak naprawdę po jakimś czasie na tego małego robota zaczynamy mówić zwierzątko i wzbudza w nas prawdziwe uczucia. Okej, co tam jeszcze dla niego masz? Pokaż. Mamy ubranko, ponieważ Pleo jak zmarznie kicha. Kicha. Tak. Może wystawimy go za okno i zobaczymy jak kicha? Nie, bo zacząłem ci mówić o formach tak. jego etapach życia, więc ma cztery. Mówiłam tą niemowlęcą pierwszą. Później jest takim wczesno dzieckiem, czyli tutaj mu się uaktywnia, jak widzimy, rozwój społeczny. Zaczyna oglądać, reagować na nas, reagować na dźwięk, podnosić nóżki, uczy się chodzić. No jej, rzeczywiście. Nastawia się do głaskania. Jest coraz bardziej aktywny, czyli rozwija się. Później będziemy mieć etap dziecka i nauki. Tu się zaraz nam zacznie chodzić, pierwsze kroki będzie stawiał. Ale tutaj tak pupą do mnie ustawiłaś, nic tam nie wyjdzie. Żeby pokazać. Aha, mnie. Okay. Zaczynam machać nóżkami. Więc w etapie dzieciństwa i nauki zaczynamy używać tego typu akcesoriów, które są do niego. Trzeba też kupić inne. I tu na przykład mamy listek do karmienia. Mam nadzieję, że zjem. Nie, to trzeba mu chyba wsadzić, nie? Słoneczko, nie. Wsadza się w tutaj on ma czujniki, nie chce nam na razie jeść. No, nie jestem jest zły, bo we mnie wymuszają. Tak, za duże światła, tak, to, wrażeń. Dokładnie, to on je. Mhm. To jest liść mięty i jego się leczy tym liściem, jak jest chory. Oddech też. Mhm. Tak, to jest kamień do nauki. Jest smutny, bo jest niegłaskany, jak widzicie, trzeba go ciągle głaskać. To jest kamień, jak Pleo będzie troszkę starszy, bawimy się tym kamieniem, wsadzamy mu w paszczę i się tak przeciągamy. Mhm, ale to jak będzie starszy, no, tak? Ale to go mizie, co no, to mizia, takie mizianie? Co to za mizianie? To nie mizianie. I co jeszcze tam masz? Tu mamy listek, który nie pamiętam do czego jest, chyba do zabawy i sól do leczenia. Części rzeczy jeszcze nie używamy, bo dopiero jesteśmy na etapie maluszka. Następny etap, ja mam ściągę, bo to jest tyle informacji, to jest mały robot, więc ogarnąć wszystko w parę dni to się nie da. Następny etap to jest dorosłość. Tutaj nasz Pleo uczy się już funkcjonować w naszym środowisku. Czyli reaguje na twój głos, reaguje na dźwięk, reaguje na imię, bo trzeba mu właśnie za jakiś czas nadać imię. Ma specjalną metryczkę urodzenia, ma swoje DNA. Każdy Pleo ma swój charakter. No, boski. Reaguje na właściciela.
Aha, on ma pełno kamer. Ma kamery, czujniki. Tu w nosie ma kamerę. Tak. W nosie ma kamerę. I jest po prostu jak istota żywa, więc jeżeli ktoś nie może mieć z jakiegoś powodu zwierzątka, to taki Pleo jest rewelacyjny. I jednak chyba wolę mojego żywego Maltańczyka. Ale okej, okay, dajmy Tobie szansę, tak? Dajemy Ci szansę. Wcisnę mu do pyska jedzenie. Skorzystam. Mam nadzieję, że nie kichnie. I on teraz chrupie wy tego. Mam nadzieję, że słyszycie, jak się pochyliłam. A po co się tak pochyliłaś? Żeby mikrofon dać do niego. Okej, okay, nie jest głodny. Już zjadł, więc jak zje, to wypluwa. Aha, a jak się naje, to nie... Poszedł spać. Aha. Jest jeszcze malutki, więc głównie jego egzystencja polega... Ale nie trzeba po nim sprzątać? Nie. Okej, okay. No to bardzo jeść, praktyczne. Spać, głaskać. On reaguje na nasz dotyk, tak? Ma dużo czujników. Reaguje na głaskanie, na klepanie, na drapanko. Reaguje nawet na bicie. Jeszcze go nie biłam i nie wiem, jak reaguje na bicie, ale podobno jak się nad nim zaczyna ktoś znęcać, to płacze, jest mu źle. Raczej nie będę sprawdzać, mimo że to robot, to... No dobrze, no to nadajmy mu jakieś imię. Jeśli macie propozycje, piszcie do nas w komentarzach pod filmikiem. Bardzo lubi być brany na ręce. Lubi ludzików. Przytula się. Ała! Złapał mnie za włosy. No co? Słyszycie, jak pracuje cała machineria w środku. On czasami dźwięki. Jest niezadowolony, bo został postawiony. Cóż, jak macie jakieś pytania odnośnie naszego Pleo, piszcie, po prostu piszcie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że to jest naprawdę świetny prezent dla kogoś, kto chciałby zwierzątko, a nie może mieć. Rozciąga się.